Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Yes, Your Grace. No i tak, jesteśmy dosłownie chwilę przed ślubem i mamy tak, Lady Ada plus jeden żywności dostaliśmy za tego złodzieja. Mamy nową gospodę, interesy tawerny i nowe stragany i podatki, już nie mamy opłacenia banku, ale znowu będziemy bank opłacać, bo żona się uparła na półwiastą sukienkę, także zapiszmy. Kontynuujmy. Królowie Dabel i Atany zawierają traktat sojuszniczy, łącząc siły przeciwko Radowi. Oho, siedzi w tej... Nienawidzę tej sukienki. Jestem przytłoczony pięknem mojej obecnej tu nowej żony. Będę zadowolony z jej towarzystwa, jestem pewien. Czy to się przede wszystkim nagrywa? Tak. I cholera. Iwo, nie śpiejmy się z niego. Iwo, wszystko w porządku? Oczywiście, wszystko za mną w porządku. Dziękuję, wasza wysokość. No więc... jak mówiłem, zgromadzeniem moja żono, tak... wypijmy za to. Wybacz mi, ja, ojciec powiedział mi, że powinienem wygłosić jakąś mowę. Nie byłem pewien, co powiedzieć. Mam nadzieję, że cię nie obraziłem. Wyglądasz, cóż, to duża sukienka. Bez komentarza. Och. Przyzwyczaisz się, wciąż jest lepszym wyborem niż Rado. Iwo to dobry chłopak. Iwo to dobry chłopak. Nie pozwoliłbym ci poślubić kogoś nieodpowiedniego. Wiesz o tym, prawda, Lorsulia? Trochę niezdarny, nie da się ukryć, ale z tego wyrośnie. Będę się zbierał, jeśli pozwolicie. Talis. Jeśli chodzi o Radowian, to przypieczętuję umowę, Eryk. Dostajesz armię. Ja mam pełen dostęp do archiwów. Nie byłem pewien, czy uszanujesz moją ofertę, Eryk. Dlaczego tak myślisz? Dlaczego? Jesteś rodzinnym człowiekiem, prawda? Nie sądziłem, że będziesz chciał pozwolić swojej córce opuścić już gniazdo. Uwierz mi, druga opcja nie wydawała się lepsza. Impreza trwała w najlepsze. Wszyscy byli zajęci jedzeniem wyszukanych potraw, piciem najlepszego wina. Szukałam go wszędzie. Przeszukałam każdy garnek. O nie, plamka zniknęła. Nie martw się, znajdziemy go cedani. Ta sałatka wygląda zaskakująco smakowicie. Czy to kaladurski przepis? Spójrz tylko na tę sukienkę. Zastanawiam się, jak młody książę znajdzie cokolwiek pośród tego bałaganu. Kobieto, szanuj się z językiem. Te ślimaki są wyjątkowo niedogotowane. Tfu. Jakie ślimaki? To nie jest część menu. Plamka! Impreza doczuła się lepiej, niż ktokolwiek się spodziewał. Na pewno. Słuchaj, myślę, że zmarnowałem... Spędzimy wystarczająco dużo czasu z gośćmi. Naprawdę muszę wrócić do archiwów, więc jeśli nie masz nic przeciwko, pójdę już, Eryku. Talis, ha, wasza wysokość. Idziesz tak wcześnie? Toast, toast, wypij z nami przynajmniej jeszcze jeden. Widzisz, idealnie na czas, wasza wysokość. Ach, czy po tym będę mógł mieć trochę spokoju? Za młodą parę. Hip, hip, hura. To znaczy, aż do nieczesnego toast. Otruty został. Eryk, zrób coś. Idź i spróbuj pomóc. Rusz się. O kurwa. Talis runął na ziemię, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Martwy, on... Ojcze? Wasza wysokość. Ojcze! No nie gadaj. Ktoś go otruł. Jak mogłeś? Jak mogłeś na to pozwolić? Eryk, ugościłeś nas w swoim zamku, za co jesteśmy wdzięczni, ale to? To się nam w głowach nie mieści. Jako gospodarz poniosłeś porażkę, jesteś odpowiedzialny za wydarzenia dzisiejszej nocy. Talis, król Atany nie żyje. Iwo, jesteś jedynym synem Talisa. Nie masz wyboru, musisz wziąć na siebie ciężar korony. Śmiało, Iwo. Eryk, nie mogę w to uwierzyć. Nie zostawiasz mi wyboru. Jako nowy król Atany moim pierwszym rozkazem jest wstrzymać armię, którą obiecał ci mój ojciec. Nie będę płacił za żadnych agentów. Eryku, królu Davern, jesteś odpowiedzialny za śmierć Talisa. Chyba, że innemu zostanie udowodniona wina podczas sądu królewskiego.
Do tego czasu Davard nie otrzyma wsparcia od Atany. Jak się chłop albo zakrztusił, albo został truty. Jak do cholery nie wiem, co się stało. Spakuj swoje rzeczy, zabieramy mojego ojca do domu. Czekaj, nie, nie możesz tego zrobić. Wasza wysokość, ślub się skończył. Śluby zostały złożone, małżeństwo zostało zawarte. I miej odwagę, kochanie. Twoje królestwo posiada agentów do wynajęcia, będą oni wymienieni tutaj. A aby agent był dostępny, w następnym tygodniu musisz mu zapłacić. Aby zatrudnić agenta, kliknij przycisk z jego imieniem. Koszt zostanie dodany do podsumowania. No i patrzcie, nie? Nie no, no muszę go opłacić. Ale się porobiło. Grewno, tydzień 10. Chłop się kurwa zakrztusił, nie? I to wszystko, co pamiętam, wasza wysokość. Biorąc pod uwagę, ile wypiłem tamtej nocy, to niesamowite, że w ogóle coś pamiętam. Pewnością musisz pamiętać więcej. Zauważyłeś coś podejrzanego? Może ktoś przechadzał się tam, gdzie nie powinien. Lady Lena wpatrywała się w sukienkę Lord Sully nieco zbyt intensywnie, moim zdaniem, ale obawiam się, że nic więcej. I raz jeszcze bardzo nam przykro z powodu twojej córki, Lordzie Eton. Dziękuję, wasza wysokość. Moja żona wciąż jest w żałobie. Myślę, że już przepytaliśmy wszystkich gości, wasza wysokość. I nie usłyszeliśmy nic podejrzanego. Żołnierze Talisa stanowili główną część naszej armii. Rozwiązanie sprawy morderstwa z pewnością przekona Iwo, by pomógł nam w bitwie. Ktokolwiek otruł Talis, no właśnie, został otruty. Musiał zaplanować to w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli wpadniecie na jakiś trop, dajcie mi znać, wasza wysokość. Talis nie był niczyim ulubieńcem, ale trzeba mieć dobry powód, aby zamordować króla Atany. Nie możemy jednak stracić z oczu naszego głównego celu. Radowia nie będzie czekać, aż to rozwiążemy. W tej sytuacji nie powinniśmy polegać na armii Talisa. Iwo, musimy szukać pomocy u innych lordów, na wypadek gdybyśmy nie byli w stanie przekonać Iwo na czas. Co do armii, będziemy musieli nawiązać kontakty z okolicznymi lordami, zebrać sojuszników, podpisać traktaty. Wygląda na to, że znaleźliście w niezłych opałach, wasza wysokość. Ciągle tu jesteś? A jeśli rozmawiamy o sojusznikach, traktatach i tak dalej? Mam potężne armie czekające na rozkazy. Mogę też dorzucić trochę złota i zapasów, żeby wam pomóc. 230 ludzi i 6 złota. Gdzie jest haczyk? Zakładam, że chcesz coś w zamian. Lurs, spędle, wasza wysokość. Przestał dostarczać przyprawy moim wspólnikom w Brans. Kurkuma, kminek, anysz. Jedzenie bez nich jest paskudne, nijakie. Przekonajcie Lursa, aby wznowił dostawy, a moi ludzie pomogą wam w walce, wasza wysokość. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, wasza wysokość. No i to jest dobry początek. Powinniśmy zaprosić Lursa, zorientować się, co możemy zrobić. Na mapie zaznaczyłem też obszary warte uwagi. Dobrze byłoby je sprawdzić, może znajdziemy jakieś złoto. Nie wiemy, kiedy zjawi się tu Radowia, ale musimy jak najszybciej rozpocząć przygotowania do bitwy. W naszym tygodniowym podsumowaniu odnotowałem rzeczy, które możemy zrobić, wasza wysokość. Powinniśmy być w stanie odmówić zapłaty naszym agentom. Nie możemy oczekiwać, że będą pracować, jeśli im nie zapłacimy, ale wtedy przynajmniej możemy zaoszczędzić trochę złota. Utrzymanie naszej armii będzie również kosztowało zapasy. Od teraz wszystko będzie jeszcze trudniejsze, wasza wysokość. Ach, oto petenci. Może sługa rozjaśni nieco sprawy. Od teraz możesz używać mapy, by eksplorować lokalizację i pomagać mieszkańcom w celu zdobycia dodatkowych zasobów. Otwórz mapę, klikając mapa. Luba, Wolomy, Osano. Na razie mamy tyle, ale dobra, mamy nowe wątki. Uszkodzenia po powodziach. Niedawna deszczowa pogoda uszkodziła dach spiżarni i lochy. W miarę możliwości powinniśmy naprawić szkody. Znowu Ursulia pojechała. Mimo, że Ursulia początkowo była urażona tym ślubem, przyszła i spotkała się z ojcem, by pożegnać się z nim. Okay. W oczach królowej sukienka, którą Erik wybrał dla Ursuli, była idealna. To było wszystko, o czym marzyła. Iwo. Po nagłej śmierci swojego ojca podczas królewskiego wesela, Iwo został królem Atany z Lursulią u boku. Przesłuchanie gości nie rozjaśniło sprawy. Erik zlecił rozwiązanie morderstwa swojemu doradcy, podczas gdy on koncentrował się na wzmocnieniu swojej armii.
Prośba Lorda Etona dotyczyła rozmowy z Lursem z Pendle w sprawie wyjaśnienia problemu z dostawami. Dobra, pogadajmy sobie najpierw ze wszystkim, mamy jeszcze... Powinniśmy zobaczyć, co się dzieje z tymi przyprawami. Czy chcecie zaprosić Lursa, wasza wysokość? Pewnie. Zaprośmy go. Wystarczy otworzyć panel sojuszników. Stamtąd można zaprosić. O kurde! O kurde, troszkę jest sporo. Aby przygotować się do bitwy, musi zawrzeć sojusze. Niektórzy lordowie dostarczą dodatkowe złoto lub zasoby, oprócz swojego wojska. Propozycje lordów są pokazane z prawej strony. Tego nie zaprosimy. Po nagłej śmierci swego ojca, Ivo został królem Otany z Lord Surnią u boku. Nie ciebie chciałem zaprosić. Lursa miałem zaprosić. Oż, goddammit! Kliknąłem źle! Cofnij to. Gołąb już poleciał. Drogi ojcze, jesteśmy na miejscu. Otana jest zupełnie inna niż Davernd. Wydaje się, że rozległe ulice Hago ściągną się bez końca. A Salia z radością by się wśród nich zgubiła. Podróż była męcząca, ale widoki zrekompensowały wszystkie trudy. Gdyby Cedani zobaczyła te pejzaże, twoje uszy odpadłyby od jej pytań. Klify i skały rozciągają się na całą Atanę. Sprawia to, że człowiek czuje się maleńki. Hagos leży niczym gniazdo na samym szczycie tych skał i spogląda na wszystko z góry. Teraz rozumiem, dlaczego na sztandarze mają wizerunek gryfa. Przepraszam cię bardzo za te ostatnie tygodnie, które spędziliśmy razem. Uściskaj matkę ode mnie. Twoja Lorsuna. Ach tak, Atana jest z pewnością bardzo łatwa. Ładna. Ale może by tak też być bardzo niebezpieczna. Nie chciałbyś dać się złapać tamtejszym wichurom. Powinniśmy odpisać do Ursuli. Napisz jej, że dobrze, że się do nas odezwała. Naturalnie, a o co mam ją zapytać? Nie jestem pewien. Może dziewczynki będą mieć jakieś pytania. Naturalnie, dajcie mi proszę znać, kiedy będziecie gotowi napisać list. Jezu, nie mogę się wysłać. Bankier. Spotykamy się podobnie, wasza wysokość. Smutne, co spotkało króla Talysa, naprawdę. Ale mimo wszystko powinniśmy przejrzeć naszą umowę. Tak jak ustaliliśmy z królą Aurelą, pokryliśmy koszt sukni. Ponieważ nie jest to wasza pierwsza pożyczka, będę musiał dodać opłaty w wysokości 10 sztuk złota do kwoty całkowitego długu. Razem dług wynosi sztuk 60. Ja pierdzielę, jak zwykle wszystko spłaca się w tygodniowych ratach po 10. Dzięki. Ach, dzieciaki w dzisiejszych czasach, czego byśmy dla nich nie zrobili? Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc? To na razie tyle. Bank de Florentini zawsze chętnie pomoże. Na pewno. Wzywałeś mnie, wasza wysokość. Powiedz mi, co się stało podczas nocy weselnej? Ja nie wiem, wasza wysokość. Ja tylko przynosiłem tylko jedzenie i napoje. Tak jak mi powiedziano. Bardzo mi przykro, wasza wysokość. Przysięgam, że nic nie zrobiłem na bogów. Proszę, nie każcie mnie. Przysięgam, nie wiedziałem, że te napoje są zatrute. Wziąłem je tylko z kuchni i zabrałem na ceremonię. Przysięgam, nie wiedziałem, wasza wysokość. Uspokój się, w porządku. Nie powiedziałem, że coś zrobiłeś. Po prostu spróbujmy dojść do sedna sprawy. Przysięgam na moją rodzinę, wasza wysokość. Nic nie wiem, ale strażnik Lochu może coś wiedzieć. Wspomniał, że widział kogoś z tamtej nocy w piwniczce z winami. Nie wiem nic więcej, przysięgam. To chyba zawęża nasze poszukiwania. Możesz odejść, ale nie odpuszczaj dawem do czasu zakończenia sądu. Dzięki, wasza wysokość. Wasza wysokość, mój syn, hańba tej rodziny. Wysłałem go, żeby zebrał trochę chrustu w lesie. Okazało się, że jest zbyt głupi, by znaleźć drogę do domu. Myślicie, że możecie nam pomóc go znaleźć? Znaczy się, nie ma pośpiechu. Trochę złota. Przykro mi, nie, no nie, 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 nie. Spadnie nam to, ale złota musimy oszczędzać na spłatę. Chociaż generał mi jest potrzebny, więc generała nie dam. Dobra, masz trochę złota. Myślę, że to powinno wystarczyć na pokrycie strat. Dostaję zapłatę za utratę syna? Wspaniale, dziękuję, wasza wysokość. Mogę gubić szczęście, nie? Grażyna, idź i wyślij wszystkie pozostałe pochory do lasu, będziemy bogaci. Dobra, schodź z tronu, w takim razie jest gołąb. Przeczytałem już list. Mam gołębia, ale go nie mogę wysłać, nie? Ogrody. Ta kostka bruku wygląda, jakby została przesunięta. Gdybym tylko miał pod ręką coś ostrego, cienkiego, aby to podważyć. Miecz będzie za gruby, to musi być coś mniejszego. Okej, dobra, tu jest pęknięcie przed nią. Asalia, pogadajmy się z nią. Tak, ojcze? Nie podoba mi się to, że musiałaś to oglądać. Nie poszedł zgodnie z planem, prawda? Nie, to co się stało było okropne.
Ślub przebiegał dość dobrze, do czasu. Chociaż sukienka Ursuli była raczej żenująca. Nie mogę uwierzyć, że wybrałeś ją dla niej. Nigdy nie pozwolę ci wybrać mojej sukienki. Starałem się jak najlepiej wybrać coś ładnego. Myślałem, że jej się spodoba. Matce się chyba podobała. Wysłała list. Twoja siostra bezpiecznie dotarła do Atany. Powiedziała, żeby ci się tam spodobało. Mogłabyś opuścić zamek, gdyby zachowywała się lepiej. A, jasne. Kiedy będziesz pisał do Luli, możesz zapytać ją o Iwo? Jaki on jest? Po prostu nie mogę sobie wyobrazić wyjazdu stąd i życia z jakimś nieznajomym mężczyzną. Jeśli zostanie mi trochę miejsca w liście, zapytam ją. Dziękuję ci. Uważaj na siebie. Nie rób żadnych głupstw, a kiedykolwiek je robię. Dobra, tu nic cienkiego nie znajdziemy. Miecz jest za gruby na to pęknięcie. O co chodzi z tym pęknięciem? Izba Rady. Cedani. Stół? Audrey powiedział, że mogę tutaj przejrzeć dowody. Spójrzmy. Nie mam dowodów. Okej. Półka na książki. Tak dużo tych książek. Globus. Kupiłem go na rynku. Nie jestem pewien, jak dokładnie jest, ale ładnie wygląda. Dobra, wyślijmy generała w takim razie do Wolomy. Tak. Tak. Generał wysłano. Cedani. Wasza wysokość, jak się... Ursula napisała list. Właśnie chcę jej odpisać. Chcesz, żebym coś od ciebie przekazał? Och tak! Powiedz jej, że zabieram jej sypialnię. Matka mi pozwoliła. Albo nie. Powiedz jej, że Asalia przeczytała jej pamiętnik. Nie, to nie w porządku. Mam bardzo niedużo miejsca w bączku. Więc mogę powiedzieć tylko jedną rzecz? Tak. Och, to zbyt poważna decyzja. Przyjdę do ciebie później, kiedy wymyślę coś wystarczająco dobrego. W porządku, nie przejmuj się tym zbytnio, napiszę więcej listów. Ale pierwszy jest najważniejszy. Przyjdź do mnie, kiedy będziesz gotowa. Jak się masz? Wszystko w porządku? Wydarzenia ostatniego tygodnia były dla nas wszystkich bardzo stresujące. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Jak ktoś mógł zjeść plamkę? Dusty zniknął, a teraz plamka. Cóż, plamka jest 2 metry pod ziemią. Ale z drugiej strony nie potrafię kopać tak głęboko, więc po prostu przykryłam go kamieniem. Jest tu tak nudno bez Luli. Obiecałeś, że przekonasz ją, żeby została. Czy ona w ogóle kiedyś nas odwiedzi? Oczywiście, że tak. Dajmy jej trochę czasu, żeby się zadomowiła, a potem zorganizujemy wspólną kolację. Myślisz, że mogłaby przywieźć Dustiego? Nie sądzę, Cedani. To kot, a one nie lubią być zamknięte w klatce przez wiele godzin. W takim razie znajdę nowego zwierzaka, zanim Luli przyjedzie. Dobrze, do zobaczenia, bączku. Wyjdźmy stąd w takim razie. Królewska sypialnia. Dostanie zjebę za suknię, kochanie? To co się stało na weselu było okropne. Nadal nie mogę uwierzyć, że talerz został truty. To mogłem być ja. Myślisz, że Ursuli nic się nie stanie? Iwo wydawał się bardzo zdenerwowany. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Jak tylko dowiemy się, kto za tym stoi, możemy odnowić nasz sojusz z Iwo. Kto mógł zrobić coś tak okropnego? To musiał być jeden z gości. Zbieramy dowody. Kiedy będziemy mieli wystarczająco silne poszlaki, zwołamy sąd królewski. W porządku, najdroższy. Miejmy nadzieję, że to zostanie szybko rozwiązane. Chyba pójdę odpocząć. Dam ci teraz odpocząć. Nie dam ci odpocząć. Lord Sule wysłał list. Dotarła bezpiecznie. Wydaje się, że spodobała jej się Atana. Zazdroszczę jej, Atana to piękne miejsce, ich zamek też jest znacznie lepszy od naszego. Mam nadzieję, że się szybko zadomowi. Jestem pewna, że tak, kochani. Kiedy do niej napiszesz, powiedz jej, że przysyłam im obojgu najlepsze życzenia. Zapytaj ją, jak sobie radzi z tymi wszystkimi nowymi rzeczami i co robi bez swoich sióstr. Naturalnie nie chcę pisać jej całej książki, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, kochani. Do zobaczenia później. Zostań tutaj. Idźmy sobie w takim razie do lochów. Strażnik lochów. Czy mogę służyć, wasza wysokość? Słyszałem, że może coś wiedzieć o śmierci. Powiedz mi, co wydarzyło się w noc wesela? Sługa powiedział, że kogoś widziałeś. Kogoś widziałem? Nie, ale znalazłem to. To chyba jakiś rodzaj zęba, tak sądzę. A skąd masz ten przedmiot? Pilnowałem więźni już, wasza wysokość. Cóż, mogłem wypić drinka lub dwa z innymi strażnikami. W końcu był to czas świętowania. Oczywiście nigdy nie opuściłem lochów. Do końca mojej warty, znaczy się. Co się stało na koniec twojej warty? Przeprowadziłem zwykłą kontrolę wszystkich lochów, tak, trochę się chwiejąc, ale właśnie tam znalazłem ząb. Gdzie to dokładnie znalazłeś? W piwniczce z winami, wasza wysokość, ale nie widziałem, żeby ktoś tam wchodził.
Cóż, prawdopodobnie wkradli się, kiedy byłeś zajęty piciem. Przepraszam, wasza wysokość. Naprawdę nie sądziłem, że może stać się coś złego. Zostańcie tak długo, jak zechcecie. Te beczki są puste. Przechowaliśmy w nich nasze wino. Jest tu coś, co mogę sobie kliknąć. Nie, tu jest ta wyrwa znowu w suficie. Nie ma tu nic. Duży ząb. Królewska sypialnia znowu? Panie, mamy nowy trop. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Talisa. Co znalazłeś? Ten ząb zwierzęcy to bardzo egzotyczny przedmiot. Nie ma smoków w pobliżu Davern. Strażnik znalazł go w piwniczce na winę. Może pochodzić od kupca lub kogoś, kto wcześniej miał do czynienia z dużymi bestiami. Może zanieść to łowcy. Sprawdź, czy będzie wiedział, skąd dokładnie pochodzi ten ząb. W zamku nie ma łowcy. Poproszę Audriego, aby rozgłosił, że chcemy kogoś takiego zatrudnić. To wszystko. Dobra, do zobaczenia później. Chyba następny tydzień nam się szykuje w takim razie. Tak, więc wejdźmy sobie, klikimy koniec. Twoja armia potrzebuje jedzenia i zapasów, aby być w pełni siły i gotowa do bitwy. Im więcej masz armii, tym więcej zapasów będzie potrzebne na jej utrzymanie. Aby opłacić utrzymanie wojska, wystarczy kliknąć przycisk zapłać. Koszt zostanie dodany do podsumowania poniżej. Jeśli nie zapłacisz kosztów utrzymania wojska, stracisz kilku żołnierzy. No to nie, to nie chcemy ich tracić. Utrzymanie armii. Zapłać 4. Armia nie nakarmiona. A, dobra, jest kliknione w takim razie. Jednorazowo dodaję 5 do poziomu zadowolenia wieśniaków. Generał będzie dostępny podczas bitwy. Ulepszenia. Odblokuje eksplorację 7 dodatkowych lokacji na mapie. Otrzymuje 10 do armii tygodniowo. To jest fajne, tylko że to jest drogie. Czy my coś zarabiamy w tym tygodniu? Obawiam się, że nie. Przez pieprzony bank. 11, 13, 14, 15. To my jesteśmy na minus 4. Dobra, zapłaćmy jeszcze raz. Nic nie ulepszajmy, bo nas po prostu nie stać na to. No ale wieśniakom musimy przestać dawać hajsiwo w takim razie. Dobra, następny tydzień. Grewno, tydzień 11. Generał. Wasza wysokość, szlachcic odwiedzający miejscową wioskę miał problem ze złodziejami kradącymi jego rzeczy. Poprosił mnie o znalezienie odpowiedzialnych. Poszukiwania nie były trudne i przyprowadziłem winnych, by ponieśli sprawiedliwą karę. Szlachcic był bardzo wdzięczny i zapłacił mi tym złotem. 11 złota, no to dobra, to się opłacało w takim razie. To się opłacało. Ciebie wzywałem, nie... Czy mogę służyć, wasza wysokość? Mam ten zwierzęcy ząb. Znalazłem to w mojej piwniczce na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Co robił zwierzęcy ząb w piwniczce na wino? Wygląda na to, że ktoś go zgubił. Próbuję znaleźć właściciela. Nie wiem, Eryk. Prawdopodobnie ktoś, kto jest zainteresowany zwierzętami lub stworzeniami, że tak powiem. To wszystko, możesz odejść. Wyślijmy... Dobra, gołąb na końcu. Piętro się chłop nazywa, a jest wieśniakiem. Przepraszam za to, co powiedziałem ostatnim razem, wasza wysokość. Czasami nie potrafię jasno myśleć. Chodzi o to, że ktoś mnie ściga. Ale jak mogę dowiedzieć się, kto to jest? Nie mam pojęcia. Jeśli powiem komukolwiek, kogo znam, to będę wiedzieć, że a to jest gorsze, prawda? Jak mogę ci pomóc? Jeśli nie chcesz mi dokładnie powiedzieć, co się dzieje. Wasza wysokość, nie rozumiecie. Powiedz mi, co zrobiłeś, że ktoś chce cię dopaść. Ja tylko widziałem człowieka, widziałem i nie, to nie to. Nie wiem. Nie mogę ci powiedzieć, wasza wysokość. Co, jeśli ta osoba słucha? Powinieneś wyjść. Nie marnuj mojego czasu, jeśli nie potrafisz wymyśleć sposobu, w jaki mógłbym ci pomóc. Dobrze, wasza wysokość, naprawdę nie chciałem cię zdenerwować. Po prostu tak się boję. Nie wracaj tu ponownie. Chyba nie to chciałem, a uwięzienie też było dosyć dziwnym rozwiązaniem. No ale dobra. Cedani, wasza wysokość, nie znoszę tego, że Lorsulia wyjechała. Wyglądała no, bardzo ładnie w swojej sukience. Wyglądałaby pięknie w każdej sukience. Już za nią tęsknię, ojcze. Czy jak będę brać ślub, mogę założyć tę samą sukienkę? Oczywiście, że możesz.
Matka powiedziała, że Rosulia wysłała list i że wszystko w porządku. Odpisałaś jej już? Zapytałaś o Dustiego? Nie, nie pytałem jeszcze o jej Dustiego. Czy mógłbyś proszę zapytać Lorsuli o kota, ojcze? Gdzie śpi? Co je? Czy on w ogóle żyje? Są inne rzeczy, o które chciałem ją zapytać. No, no tak, no. Są ważniejsze sprawy do omówienia z swoją siostrą. Ale Dusty jest tak samo ważny jak wszystko inne, ojcze! Proszę, chcę wiedzieć, czy wszystko w porządku. Zobaczę, co mogę zrobić. Asalia. Ojcze, obiecałeś poćwiczyć ze mną walkę na miecze, pamiętasz? Może moglibyśmy później trochę poćwiczyć? Proszę. Oczywiście, przyjdę do ogrodu, jak tylko skończę. Wieśniak. Wasza wysokość, ludzie z potworami na sztandarach splądowali naszą wioskę. Znowu ci. Odpalili naszą stodołę. Po chwili płomienie rozprzestrzeniły się na inne budynki. Wioska wciąż płonie, straciliśmy już większość naszych zasobów. Przyślijcie nam pomoc. 14 zasobów. Wyślij generała. Dobra, wyślij generała. Jeśli ludzie pomogą, ludzie pomogą ci ugasić pożar i wrócić do pracy. Jego ludzie. To nie zwróci nam wszystkiego tego, co straciliśmy. Ale przypuszczam, że moglibyśmy skorzystać z tego rodzaju pomocy. Audrey, jak mogę pomóc, wasza wysokość? Postępy w dochodzeniu. Czy gotowałem stanowisko, gdzie... No to wiemy. Wiem, to wiem. Napiszmy list do Lorsuli. Oczywiście, co napisać? Aha. Zapytaj o Iwo. Zapytaj o Iwo, jaki on jest jako mąż. Jak sobie radzi ze śmiercią ojca. I powiedz, że chcę mu złożyć kondolencje. Wspomnij, że pracujemy nad znalezieniem mordercy. W porządku, wasza wysokość. Napiszę do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. Dobra, wstań od tronu. Przejdźmy się w takim razie. Mamy gołębia jeszcze, halo. Larsa mieliśmy zaprosić. Wszystkich musimy zaprosić. Przepraszam. Wszystkich musimy zaprosić w takim razie. Gołąb poszedł do Larsa. Ogrody. Chodźmy powalczyć w takim razie. To jest to pęknięcie. Ostre i cienkie. Oprócz miecza nie przychodzi mi nic innego do głowy. Tak, ojcze? Jak tam twoja praktyka? Hej, to było dobre. Ha, wiem! Au! Za wolno, ha! Słyszałeś, co Dani? Co się stało? Powiedziała mi, że powinna znaleźć zwierzęka, który faktycznie może coś zrobić oprócz bycia obrzydliwym. Od tego czasu została przynęte w ogrodach. Nic nie pokazywało się, więc wziąłem jednego z wypchanych skunksów z korytarza i położyłam go za krzakiem. Wieczorem powiedziała mi, że jest co... że... jej, że coś złapało przynętę. Kiedy zobaczyła ogromnego skunksa, niemal tak dużego jak ona, spanikowała. Chwyciła mój miecz, ledwie mogła go podnieść. To było przezabawne. Ciągle uderzała w biednego skunksa, ale ten ani drgnął, ha. Biedna Cedani. Nie skrzywdziłaby zwierzęcia. Matka usłyszała jej krzyki. Przyszła i wszystko zepsuła. Cedani się popłakała, gdy dowiedziała się, że był wypchany. A, Salia. No weź, ojcze, musisz przyznać, że to zabawne. Tylko troszkę. Nie wierzę, że zaatakowała skunksa, ha! Myśli, że potrafi walczyć, ponieważ wciąż widzi, jak biegasz wszędzie z mieczem. Wiem, ciągle mnie męczy, żebym z nią walczyła. Kończmy na dzisiaj. Lepiej sprawdzę, jak się ma Cedani. Dobra, sprawdźmy w takim razie na Cedani. Izba Rady. Potrzebuję więcej gołębi, jak mam ich wszystkich zapraszać. Wasza wysokość. Chcesz porozmawiać o skunksie? Asalia powiedziała mi, co się stało. Cóż, po prostu się przestraszyłem i nie wiedziałem, co robić. Na zewnątrz było ciemno, a jego oczy błyszczały. Martwiłem się, że będziesz na mnie zły, sprowadzam potwory do zamku. Więc po prostu wziąłem miecz Asali i przepraszam, że zrujnowałem twoje wypchane zwierzę, ojcze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Oczywiście, że ci wybaczę, no co ty. To był stary, wypchany skunks i tak zamierzałem się go pozbyć. Byłaś bardzo odważna, ale nie powinnaś więcej biegać po zamku z mieczem, dobrze? Dobrze, nie będę. Do zobaczenia. To tylko książki. Weź tu, spójrzmy. Mamy... Przesłuchaj podejrzanych. Zasięgnij porady eksperta. Duży, spiczasty, zwierzęcy ząb. Nie mam dużych stworzeń w okolicy zamku. Ktoś musiał go zgubić.
Mapa. Nie mam generała, żeby wysłać. Wybierz generał. Brak dostępnych agentów. No, no właśnie. Dobra, ale to wiecie co? Będziemy sobie w tym miejscu kończyć, także... Ja nazywam się Plastuch. Fajnie, że spędziliśmy razem trochę czasu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Chciałbym was zaprosić do subskrypcji kanału, lajkowania filmu i co? Słyszymy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.